Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dobrze nam poszło ostatnio z Volkswagenem i z Cytrynką. Także dzisiaj będziemy jeszcze próbować tutaj odratować reflektory u Opla, u pana Opla czarnego. Także bierzemy się za działanie, za szlifowanie i będzie good. Dobra, jedziemy kolejną sztukę. Standardowo zaczynamy od szlifowania. Woda musi być cały czas. No i wiadomo, później będziemy zmieniać papierek na lepszą gradację i będziemy jechać koksem. No i dobra, zaraz zmienimy papier, będziemy widzieć, co się będzie działo. Dobra, słuchajcie, pierwsza lampa w Opelku po szlifowaniu się tak przedstawia. No z tym, że jeszcze wiadomo, jest tu coś do roboty. Także zamówimy kolejny zestaw i będziemy działać. No zobaczymy, jak się to będzie przedstawiać, ale myślę, że no na pewno będzie lepiej niż było, tak? Więc jakby zestaw się opłaca zakupić. No i zamówimy kolejną sztukę, zobaczymy, będziemy wracać do tematu. No i druga faktycznie lampa też jest do ogarnięcia. Tu wam pokażę, jak ona wygląda. No jest taka też średnia bardzo, więc wracamy do was, jak będziemy mieć tak czym robić. Dobrze, słuchajcie, po paru dniach wracamy do działania. Lecimy teraz Opla. Także dwie lampy do zrobienia. No i zobaczymy. Na razie pierwszy papierek wleciał na tapetę. No i zobaczymy. Na razie polerujemy. Dobra, dawaj. Dokładnie lecimy w każdym miejscu.
i za chwilę będziemy zmieniać papier, zobaczymy, będziemy szlifować dalej. Dobrze, słuchajcie, prace z papierem zostały zakończone. Także tak się to przedstawia, tutaj jedna lampa. Tutaj druga lampa. Także będziemy teraz polerować i nakładać tutaj pastę zabezpieczającą. No zobaczymy, jak to wyjdzie, ale widzę, że już jest znaczna różnica na plus. No i będziemy widzieć, jak to będzie dalej działać. Jak zrobimy całość, to będziemy relacjonować. No i słuchajcie, mamy efekt końcowy, który przedstawia się następująco. Lampeczki są super wypolerowane, także prawie jak nóweczki z salonu. Zobaczymy sobie jeszcze drugą. No i druga też się fajnie przedstawia. Także na ten rok kończymy działania. No chyba, że komuś jeszcze będzie potrzeba wypolerować lampeczki przed sezonem zimowym. A będziemy działać. Także cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.